Podczas dzisiejszego spotkania pokażemy jedną z nowości, wędzisko C2 Element SC. W serii tej znajdziemy kije o trzech długościach. Dziś natomiast w tym filmie pokażemy Wam dwa wędziska o długościach 300 i 360 cm. Trzeba przyznać, że do nadchodzącego sezonu ProLogic przygotował się solidnie, co akurat nas wcale nie dziwi. Według naszej wiedzy w segmencie wędek karpiowych trudno mu będzie w tym sezonie znaleźć przyzwoitą konkurencję. Zacznijmy od najkrótszej z nich. To 10-stopowa wędka, której tak naprawdę siła drzemie tu, w dolniku. Ten kij przeznaczony jest do walki na krótkich dystansach, a co za tym idzie, idealnie nada się do holu ryby z łódki lub z pontonu. Blanki w tej serii powstały z mieszanki wysokomodułowych włókien węglowych 24 tony. Większości z nas nazwa niewiele mówi, lecz materiał ten gwarantuje, że wędki są naprawdę bardzo lekkie i czułe. Była mowa o dolniku, więc należy Wam się małe wyjaśnienie. W sklepach spotkacie się z nowym oznaczeniem SC i FS. Rzecz ujmując najkrócej, SC to Slim Cork, a FS to Full Shrink, czyli pełen dolnik z pianki. C2 Element to wędki, które wyszły spod ręki twórców serii Inspire, a to z kolei rodowód, którym bezsprzecznie można się pochwalić. Z trzech rozmiarów najbardziej uniwersalną wędką wydaje się ta 12-stopowa o krzywej ugięcia od 3 do 3,25 lbs. Ma ona najbardziej paraboliczną charakterystykę. Pozostałe 12 i 13-stopowe o wyższym lbs wynoszącym 3,5 mają szybszą akcję i według sugestii producenta przeznaczone są dla wędkarzy oczekujących nieco więcej od wędziska. Kierowane są do wędkarzy łowiących zrzutu lub szukających wędziska uniwersalnego. Znalazły się też nowości w segmencie uzbrojenia. ProLogic postawił na nowe, lżejsze o 30% od poprzedników przelotki MM Series. Przyznajemy, że są stylowe. Satynowa czerń również nam się podoba, a ich wytrzymałość zapewne sprawdzimy w praktyce nad wodą. Przelotki pozwalają na obniżenie masy całego kija i bez wątpienia mają wpływ także na odległość rzutu. Łowiąc na silnie zarośniętych zbiornikach, zdarza nam się wciągnąć czasami trochę zielska aż do szczytówki. W tej serii przelotka szczytowa ma aż 16 mm średnicy. Ma to zminimalizować ryzyko zerwania zestawu i zaciągania roślinności. Jak widzicie, kij ten uzbroiliśmy w niesamowite cudo. To Okuma 8K, mistrz w swojej wędkarskiej klasie, którego do wędki trzyma mocowanie HD DPS, które świetnie przenosi sygnały z blanku na rękę wędkarza. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowym opisem tego kołowrotka, odsyłamy Was do innej prezentacji. Link znajdziecie w opisie filmu. Ceny wędek z tej serii w tym sezonie rozpoczynać się będą od 470 zł. Oczywiście w zależności od wykończenia, długości wędki i wskaźnika LBS. Kończyć będą się na 655 polskich złotych.